to, or with a new injury, we want to do QE right away. Jeżeli dochodzi do powstania jakiegoś ostrego obrażenia, to najlepiej przystąpić do SK od razu, natychmiast. I czasami bywa tak, że uda się uzdrowić takie obrażenie bardzo szybko, w ciągu kilku minut. I Martina właśnie dlatego się we mnie zakochała. I was waiting to have my phone looked at the phone store. Oglądałem telefon w sklepie z telefonami. And she came walking in like this. This is when we had just first met. A ona weszła do tego sklepu w taki sposób, właśnie dopiero się zraniła. And I looked at her foot and her little toe was bent to the side. She had struck her foot on something. Obejrzałem jej stopę. Mały palec był wygięty całkiem w drugą stronę, bo właśnie dopiero przed chwilą coś się uderzyła, coś kopnęła niechcący. So her little toe was bent to the side. It was swollen and purple and throbbing. Ten mały palec był wygięty, już opuchnięty i bardzo zaczerwieniony. And, so while we were waiting for the phone guy to call us up. Więc poprosiłem tego człowieka od tego sklepu, żeby mi pomógł. I did QE with her toe. I przeprowadziłem SK na ten palec. Well, with her, but her toe was attached to her. No właściwie to na niej, no bo ten palec to jest do niej, był do niej przymocowany, przyczepiony. And in a few moments, I'd say maybe 3 or 4 minutes, I start seeing the swelling go down, and then the purples went away completely. Po kilku minutach już zobaczyłem, że ta opuchlizna zaczyna się zmniejszać, zaczerwienienie też słabnie. And then that little toe went whoop, right back in line. No i ten mały palec już po chwili był całkiem prosty. And when we got up to go to the phone guy, she walked like this. She was almost normal. A podeszliśmy potem do tego człowieka pracującego w tym sklepie i ona szła mniej więcej w ten sposób, czyli prawie normalnie. And then she turned around and she said, please marry me. She begged me, it was embarrassing. I zaraz potem odwróciła się, przyklękła i powiedziała, proszę, ożeń się ze mną, błagam. So you see, QE actually got me in trouble. We got married. Oh no, that wasn't. Czyli widzicie państwo, że SK może człowiekowi też napytać biedy, bo wyszło na to, że musiałem się ożenić. Martina is very shy and she won't say anything, so I get, while I'm up here, I get to say anything I want. A Martina jest nieśmiała, dlatego niczego takiego nie powie, ale dlatego właśnie ja tu jestem i mogę mówić to wszystko, co chcę powiedzieć. But I'm not too smart because I have to go home with her. Ale chyba nie jestem na tyle sprytny i inteligentny jak potrzeba, bo teraz okaże się, że za chwilę muszę pojechać do domu z nią. And she always wins in the end. No i na koniec zawsze ona jest górą. Is it possible to direct our intention to any specific region of the body? If you do, you stop doing QE. If you direct your intention, you stop doing QE. Jeżeli kierujemy uzdrawianie na jakieś konkretne miejsce, to tak na dobrą sprawę zaprzestajemy wykonywania SK. Understand, I did not say that intention is difficult or that's impossible. A proszę to zrozumieć, że nie powiedziałem, że zamiar jest niemożliwy albo trudny do osiągnięcia. What I did say was that the intention is implied. Powiedziałem natomiast, że intencja jest domniemana. What does that mean? Co to oznacza? That means that you don't have to worry about the intention. To oznacza, że nie trzeba się martwić intencją. Because your partner comes to you or you have some idea of why you're doing QE, that's all you need. Ponieważ kiedy przychodzi do was partner albo wy wykonujecie sami SK,
no po prostu nie ma potrzeby kierowania go w jakieś, jej w jakieś konkretne miejsce. I tyle, sama to wystarczy. So let's review that, because it's very you must understand that you are not doing anything. Zróbmy sobie powtórzenie, ponieważ konieczne jest to, żebyście zrozumieli, że właściwie niczego tutaj nie robicie. If you have an intention, I want them to heal and be happy. Jeżeli macie jakąś intencję, czyli mówicie sobie, chcę, żeby ktoś tam był zdrowy i szczęśliwy, you're getting involved now, aren't you? To się angażujecie, prawda? Hmm? Healing takes place, how it should take place, when it should take place. A uzdrawianie odbywa się w taki sposób, w jaki powinno się odbywać, wtedy, kiedy powinno się odbywać i tam, gdzie powinno się odbywać. That is when the body is able to do it, not when we want it to happen. A ciało jest w stanie zrealizować tę czynność samą, a nie na skutek tego, że my chcemy, żeby coś się stało. Look at it this way. Remember the mineral springs analogy? A pamiętacie tą analogię do źródła mineralnego? So when you both get in the mineral springs, do you have to have an intention for that person to heal? Kiedy razem siedzicie w tym źródle z drugą osobą, to czy macie jakąś intencję, żeby to źródło leczyło tę drugą osobę, z którą tam jesteście? Yes, no. Tak, no. Nie? No. Nie. They just, the only intention is that, yes, you'd like them to heal. Yes, here's what you do, get into the mineral pool. But all of the healing takes place between the mineral pool and that person. You have nothing to do with it. Jedyną intencją, jaką w takiej sytuacji macie, to to, że no fajnie, że ta osoba z wami w tym basenie termalnym siedzi, natomiast samo uzdrawianie odbywa się na skutek działania tej wody mineralnej i tej osoby. And what, as soon as you involve yourself, you're trying and you pull yourself out of the not doing. I za każdym razem, kiedy cokolwiek próbujecie, angażujecie się w tę czynność i wyrywacie się z tego stanu nierobienia niczego. That is what makes this whole philosophy and practice different than healing techniques. Na tym właśnie polega różnica w przypadku tej techniki i tej filozofii, czy różnica między tą, jaka istnieje między tą filozofią i tą techniką, a innymi technikami. But we're so used to controlling things. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kontrolujemy jakieś zdarzenia. I mean, that's what we were taught from little children. If we're going to survive and be happy in this world, we have to control our environment. Tego nas uczą od dzieciństwa, że jeżeli chcemy przetrwać i chcemy być szczęśliwi, to musimy kontrolować to wszystko, co dzieje się wokół nas. And it's true on that level. Na tym poziomie to prawda. If you want to survive, an infant left to itself will perish. Niemowlę pozostawione samo sobie nie przetrwa, zginie. So it has to learn how to protect itself and then how to thrive in the environment. Musi więc się uczyć, jak chronić samego siebie i jak próbować przetrwać w środowisku. But see, that's just the basics of life. I to są podstawy życia. We human beings started out. How many people, when they experience you feeling, thought, gee, when I was a child, I felt this way? A ilu z Państwa miało takie uczucie, kiedy osiągaliście stan eufouczucia, że czuliście się, jakbyście byli dziećmi? Let me see. Jakbyście wracali do dzieciństwa. Children naturally enjoy you feeling. Dzieci w sposób naturalny odczuwają eufouczucia. But we don't support the child to continue to experience you feeling because we don't know it ourselves. Natomiast nie wspieramy dzieci w takim dłuższym odczuwaniu eufouczucia, bo sami na ten temat nic nie wiemy. So they leave it behind. They have to leave it behind in order to get somewhere on time. Or to do something they don't want to do. Więc ta umiejętność gdzieś ginie, gdzieś pozostaje za nami, ponieważ uczymy się tego, że musimy coś zrobić, musimy gdzieś być na czas. Then we become adults and we have forgotten you feeling, and all we do is control our lives, because we see that when we were
when we were adolescents, we could do this, but when we became young adults, we could do more, make money and expand our relationships. A kiedy dorastamy, zauważamy, że możemy realizować coraz więcej rzeczy. Kiedy jesteśmy nastolatkami, to możemy się już zaczynać angażować w jakieś uczucia. Kiedy stajemy się dorosłymi ludźmi, możemy zacząć zarabiać pieniądze i tak dalej. And we keep building our lives and collecting more and saying this is great until we get about middle age. I w miarę jak przybywa nam lat, zauważamy, że możemy uzyskać coraz więcej, możemy mieć coraz więcej. Tak się dzieje mniej więcej, kiedy dochodzimy do wieku średniego. Then many of us, at least the sensitive ones among us, i wtedy wiele osób, przynajmniej te wrażliwe osoby, find ourselves asking this question. Zadają sobie to pytanie. Is this all there is to life? Czy to jest wszystko, o co chodzi w życiu? I don't feel quite full. Nie czujemy pełni. And then we try to get more stuff. I przestajemy dążyć do kolejnych etapów. What's missing is you feeling. Czegoś nam brakuje. You feeling is the basic, it's the fulfillment of our most basic desire. Brakuje nam eufouczucia, które jest takim podstawowym wypełnieniem naszych dążeń. When Socrates said know thyself, you think he was talking about how tall you were and what was the color of your skin or how long your hair was? Could you repeat what Socrates say? Could you repeat please? Oh, yes. About Socrates, yeah. You get that? Yeah. Please. Do you think Socrates, when he said "know thyself," yeah, yeah, okay. That he was now talking about how tall you are, how long your hair is, and what color it is? Kiedy Sokrates mówił "poznaj siebie," to czy uważał, czy miał na myśli na to, żebyście się dowiedzieli, jaki macie wzrost, czy jakiego koloru oczy, czy jakie długie włosy? The self he was talking about is your capital self, your essence as a human being. Know your essence. Oczywiście nie miał na myśli to, żebyście poznali esencję samych siebie, żebyście się przekonali, jacy jesteście w środku. Now, we call ourselves adults. Nazywamy się dorosłymi. When we can earn a living and be productive members of society. A wtedy możemy się nazwać dorosłymi, kiedy stajemy się produktywni, kiedy możemy się przysłużyć społeczeństwu, w którym żyjemy. How pathetic is that? A to jest to dość patetyczne. I look at what we call adulthood as an extended adolescence. Ja bym powiedział, że dorosłość jest raczej przedłużeniem wieku młodzieńczego. Because we're lost. We don't know who we are. We only know that we want this and want that, and it still doesn't bring satisfaction. Ponieważ jesteśmy zagubieni, wiemy tylko, że chcemy to, czy chcemy tamto, ale te rzeczy nam nie dają satysfakcji. And, like adolescents, we're careless, even dangerous. Jako młodzieńcy nie obchodzi nas nic, nawet staje się to niebezpieczne. I mean, look at the wars that we've had and look what we've done to our environment. Popatrzcie na te wojny, które są wokół nas, na to, co zrobiliśmy ze środowiskiem. It's time we grew up and became aware of what is necessary. That part of us that everything is built on, our essence. A czas, żebyśmy dorośli, żebyśmy zaczęli się rozwijać i doszli do tego, co stanowi naprawdę naszą istotę, esencję. That's what I call you feeling. I to właśnie nazywam eufouczuciem. Once you become aware of that, now you are fulfilled. Now whatever you get, you already are fulfilled, so you don't need that to give you fulfillment. A i kiedy osiągniecie ten stan, to poczujecie się spełnieni, pełni i to wtedy przełoży się na wasze życie w taki sposób, że nie będzie potrzeby, żebyście realizowali jakieś kolejne swoje potrzeby, łapali kolejne rzeczy, bo już jesteście pełni, więc nie potrzebujecie kolejnych rzeczy. You are in a very enviable position compared to the rest of the population of the world. Jesteście w bardzo uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z całą resztą społeczeństwa. You have just learned a simple technique to know thyself. Poznaliście prostą technikę, która pozwala wam poznać siebie. And if you get
You know, you meet somebody the first time, you don't really know them, do you? No, kiedy po raz pierwszy spotykacie jakąś nową osobę, nie znacie jej zupełnie, prawda? So it's good that you visit them, get to know them better. The same is true with yourself. W takim przypadku lepiej spotkać się z taką osobą kolejny raz i poznać ją lepiej. Dokładnie to samo odnosi się do nas samych. You like yourself now, but you need to fall in love with yourself. Lubicie się przecież, ale warto spowodować to, żebyście się zakochali w sobie. Now today we'll get to refine our perception of you feeling, so we'll get to know ourselves on a different level. A dzisiaj udoskonalimy jeszcze percepcję eufouczucia i będziemy je przeżywać na nieco innym poziomie. I said when you walk out of here you won't need me anymore today. Powiedziałem już wcześniej o tym, że dzisiaj już właściwie w ogóle mnie nie będziecie potrzebować. If you continue doing QE, if you continue becoming aware of yourself, then eventually you will be one with yourself. Kiedy będziecie w dalszym ciągu realizować SK, kiedy będziecie doświadczać eufo uczucia, będziecie stanowić jedność sami ze sobą. The additional workshops that I teach are how to see yourself from a different angle, so that you get so that the path is accelerated. Są takie kolejne warsztaty, które prowadzę i one polegają na tym, że uczymy się, jak spojrzeć na siebie pod różnym kątem, z różnej perspektywy, czyli innymi słowy, jak inaczej siebie zobaczyć. But here's the way I like to look at it. I to jest sposób, jaki ja lubię. Each of us is a different instrument, right? Każda osoba to jest inny instrument. If you are a violin, you should play violin music. Jeżeli jesteście wiolonczelą, to powinniście grać jak wiolonczela. It does no good to play drum music for a violin. Nic dobrego z tego nie wyniknie, jak będziecie na wiolonczeli grali muzykę, która jest napisana na perkusję. Przepraszam. Cello? Dobra. To nie ma żadnego znaczenia, przepraszam. W tym wypadku to nie ma żadnego znaczenia. Okay. Do you mean the small one or the big one? The small one. The small one. Okay. Yeah. So, how many of you? Let me ask this question. Ilu z państwa zapytam? How many of you give little pieces of yourself away to other people? Ma takie odczucie, że daje się swoje kawałki innym ludziom. Because you, well, yes, of course, we all do, don't we? Wszyscy tak robimy, prawda? Because you feel you have to, because you want to, because you feel it's your duty. Ponieważ macie takie przekonanie, że musicie, albo powinniście, albo taki macie obowiązek. That's playing somebody else's music. To jest granie muzyki, która jest napisana dla kogoś innego. And then you really don't get to know, if you don't know your instrument, you don't know yourself, you don't know what music you're supposed to play. A jeżeli nie wiecie, jakim jesteście instrumentem, czyli nie znacie siebie sami, to nie wiecie, jaką muzykę macie grać. And you go through life playing different music. Oh, this person says this, I'll try this. Oh, it works for a little bit, but I have to try this now. Czy można przechodzić przez życie i grać jednocześnie różne, tak jakby na różnych instrumentach? Ktoś nam powie coś ciekawego, uznamy, dobrze, może to nam się przyda, no ale nie do końca, to może za chwilę coś innego próbujemy. None of this works until you're one. Until you know what instrument you are, you're not going to know what music you are in harmony with. Do momentu, dopóki się nie dowiecie, jakim instrumentem jesteście, jaką muzykę powinniście grać, nie będziecie w harmonii sami ze sobą. Was it easy? Czy było łatwo? Was it enjoyable? Czy było przyjemnie? QE. It has to be both. Obie te rzeczy muszą wystąpić. Otherwise, you are not doing QE, you've changed it somehow. A w przeciwnym razie nie wykonujecie SK, tylko zmieniacie kogoś. Did you notice how it's becoming almost second nature to become aware of you feeling? A zdajecie sobie sprawę z tego, w jaki sposób sprawić, żeby drugą waszą naturą stało się uzyskiwanie eufouczucia? How it comes easier?
Czy teraz już wam przychodzi to łatwiej? Yeah. Maybe yesterday when you learned the triangulation, you were where shall I put my finger? A wczoraj kiedy uczyliście się triangulacji, być może było tak, że zastanawialiście gdzie ten palec położyć. This one here. Let me see now. I got to concentrate on this. I can't forget about this. Robiliście tak, że przykładaliście ten, myśleliście, aha, teraz muszę się koncentrować na tym. To wszystko było strasznie trudne. This morning, contact A, contact B, and already your partner's doing this. A dzisiaj jest tak, kontakt w punkcie A, kontakt w punkcie B i partner wam się już huśta. Why? Dlaczego? Because this is natural for human beings to experience. Ponieważ to jest naturalne uczucie dla człowieka. Awareness of you feeling, I believe, is our default state. We should be in you feeling awareness as a part of our evolution. A ponieważ to jest absolutnie domyślny stan według mnie dla każdego człowieka, takie poczucie, uświadomienie sobie eufouczucia powinno być całkowicie naturalne dla każdego człowieka. As children, we have you feeling kind of naturally, and then we start controlling as we get into adulthood. Dzieci mają właśnie takie naturalne poczucie uczucia, ale kiedy zaczynamy dorastać, zaczynamy wszystko kontrolować. But after that, we have to reintegrate you feeling into our life of control. Wtedy też dochodzimy do takiego momentu, że staramy się wprowadzić eufouczucie do tego braku kontroli w naszym życiu. We have to learn to let go and then realize that things are still going to get done. Musimy się nauczyć tego, żeby pozwolić sobie na to, żeby te rzeczy od nas odeszły i okaże się, że to wszystko dalej jednak się może toczyć. Are we the only people in the world who can experience you feeling? Czy uważacie, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które potrafią doświadczyć eufouczucia? It belongs to human beings. Eufouczucie należy do całej ludzkości. And Abraham Maslow says there's about 2% up to 0.5% of the population. Let's just say 1% of the population. Who experience it naturally. Natomiast jest bardzo niewielka cząstka populacji, 2,5%. Niektórzy twierdzą, że to jest tylko 1% ludzi, którzy potrafią doświadczyć go w sposób naturalny, samoczynnie. And there are others who will do other techniques and experience you feeling. Natomiast pozostali muszą realizować pewne techniki po to, aby doświadczyć eufouczucia. It's not ours. Nie jest nasze. We want everyone to experience you feeling. It doesn't matter how they do it. Chcielibyśmy, żeby wszyscy doświadczali eufouczucia bez względu na to, jak to robią. We just happen to have a way to experience it, a technique that I call quantum entrainment, that makes it simple and easy for everyone right now, not 20 years from now. Chodzi mi o to, żeby przy zastosowaniu techniki synchronizacji kwantowej mogli eufouczucia doświadczyć wszyscy teraz, a nie za 20 lat. And I think you've all experienced that just in one day. I wydaje mi się, że wszyscy państwo doświadczyliście tego już po jednym dniu. So and by the way, if your husband is swaying, that doesn't mean he's experiencing you feeling, right? W drugą stronę, jeżeli ktoś się huśta, to nie oznacza, że automatycznie, że doświadcza uczucia. And if we're experiencing you feeling, it doesn't mean that we sway. A także, jeżeli ktoś doświadcza eufouczucia, to nie oznacza, że musi się koniecznie huśtać. It's just one of the things that can happen. To jest po prostu tylko jedna z rzeczy, która może mieć miejsce. Okay. And actually nothing may happen. And it still works. A tak naprawdę może nic się zupełnie nie zdarzyć i dalej będzie wszystko tak, jak należy, będzie działać. You feeling always works, whether we realize it or not. Eufouczucie zawsze działa bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Okay. And let me give you an example of that. I podam wam przykład. I once had a client who came to me after work. She was a beautician. You worked her hands up here all the time, blow drying and shampooing. Zgłosiła się do mnie kiedyś pewna osoba, która wykonywała prace fizyczne, sprzątanie, czyszczenie. Hmm? Kosmetyczka, tak? Yeah. Mm-hmm.
Yeah. I don't know, a hairdresser, I don't know, cosmetician. Fryzjerka. Hairdresser. Fryzjerka. Anyhow, she had a lot of pain in her neck and down her arm. Her arm was, her hand was weak, and she had this massive headache. And she had mentioned that she had been menstruating for 6 weeks straight. Miała jakieś problemy z szyją, ręka też już nie do końca sprawna i postępujące jakieś problemy mięśniowe. And I got my pretest and I think it was an 8 or a 9. A przeprowadziłem test wstępny, wynik był jakieś 8-9. And I did QE with her and after about 4 or 5 minutes she wasn't swaying, no change in her breathing. She wasn't any more relaxed. Przeprowadziłem SK, po jakichś 4-5 minutach zaczęła się poruszać, ale nie było ani zmiany oddechu, ani jakiejś specjalnej relaksacji. I did it again for a few more minutes and still absolutely no change at all. Zrobiłem jeszcze raz i okazało się, że znowu zupełnie żadnych zmian. I asked for the post-test, she says it's the same. Przeprowadziłem test końcowy, pytam jaki wynik, mówi, że taki sam. No change. Żadnych zmian. So, now, I'm not the healer, right? Ja nie jestem uzdrowicielem. I know I experienced you feeling, so she had to be experiencing it to some degree or another just because she's in close proximity to me. I ona powinna w jakiś sposób, nie mogę tego zakładać, że ona będzie doświadczać eufo uczucia tylko na skutek tego, że znajduje się w bezpośredniej bliskości mnie. But what her body does with you feeling is her own body. I mean, I have no influence on that. Natomiast to, co robi jej ciało, to jest jej ciało. Ja na to nie mam żadnego wpływu. So I sent her home. Odesłałem ją do domu. Now I get a call from her 20 minutes later. 20 minut później dzwoni do mnie. She says I was driving home and my sinuses just released all at once. The pressure was gone. I mówi, że jadąc samochodem do domu poczuła, jak całe napięcie i ból z twarzy, z głowy zeszło. It was so strong I almost had to pull over to the side of the road. To uczucie było tak silne, że musiała zjechać na bok. A mucus got on the steering wheel and it was slippery and it was, you know, like this. Ponieważ prowadząc samochód, to zachowywała się, trzymając kierownicę, zachowywała się dziwnie. Ręce jej właśnie jakoś tak się przesuwały po niej. I'm kidding about that part. Nie, no, teraz już żartuję. And she said the headache was gone and no pain in her arm and her grip strength was back. Ale powiedziała, że ustąpił ból głowy i także sprawność dłoni. That was about 20 minutes later. Ale to się stało 20 minut później. The next morning I get another call and she tells me that she had stopped menstruating. Następnego dnia rano zadzwoniła do mnie i powiedziała, że zatrzymała się jej menstruacja. So those four traditional signs are just indications, but that doesn't mean that if they don't have them, that QE is not working. A więc te cztery znaki, o których mówiłem, to są tylko pewnego rodzaju oznaki, ale to nie oznacza, że jeśli ich nie ma, to że nie SK nie działa. When we do the QE intention workshop, which if we get a chance to return here, we'll hopefully we'll do that. Kiedy będziemy sobie przeprowadzać SK w sprawie intencji, to będzie, mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. We go very deeply into you feeling until it dissolves altogether. Wejdziemy sobie bardzo głęboko w eufo uczucie, tak, żebyśmy się mogli wszyscy w nim rozpuścić. And then we just have the faintest little desire and watch it do its thing. It's a beautiful process. I będziemy mieli do czynienia z takim bardzo łagodnym, delikatnym pragnieniem. I to jest bardzo piękny proces. And then the person having that desire will be fulfilled immediately on the level of the desire. Poszczególne osoby będą miały odczucie takiego spełnienia na poziomie tego pragnienia bardzo szybko. Then on the material level, that person will get what they need as opposed to what they want.
Natomiast na poziomie materialnym ta osoba będzie dostanie to, co potrzebuje w przeciwieństwie do tego, co chce. Rather than traditional intention work, where you get what you want, whether it's good for you or not. W takim standardowym sposobie myślenia chcemy dostać to, co chcemy, bez względu na to, czy to jest dla nas dobre, czy nie. And just that process itself creates a cycle of suffering. I sam ten proces powoduje cierpienie psychiczne. If you read English at this point, it's in the book Nothing Works. When nothing works, try doing nothing. I dla tych z Państwa, którzy czytają, czytali książkę w oryginale po angielsku, to jest taka zasada nicości, a nicość no to jest po prostu nic. Which hopefully someday will be translated into Polish. Mam nadzieję, że ta książka zostanie też przetłumaczona na polski.